W poniedziałek 2 września dźwięk dzwonka przypomniał uczniom w całym kraju, że wakacje nadszedł kres. Dla jednych to zła informacja, ale jak widać są też i tacy, którzy nie mogli doczekać się tej chwili. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się również w szkołach gminy Suchy Las. Największe emocje towarzyszyły uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej, a zwłaszcza ich rodzicom i nauczycielom. No dzisiaj powiem, emocje towarzyszyły, myślę, że większe niż w poprzednich latach, ponieważ bardzo dużo zmian i najważniejsze, żeby do tych zmian przekonać również rodziców naszych uczniów, że to, co wdrażamy, co wprowadzamy, nie jest przeciwko, broń Boże, rodzicom, tylko dla gwarancji bezpieczeństwa dzieci. Zmiany, o których mowa, zostały wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zmieniają kilka istotnych kwestii. Największą zmianą, którą przeżywamy chyba najbardziej my dorośli, nauczyciele i pracownicy, to jest zmiana organizacji pracy szkoły, rozpoczęcie pierwszych zajęć od godziny 8, wprowadzenie dwóch przerw obiadowych, które też automatycznie przesuwają czas pracy całej szkoły. Rozdział wejść dla poszczególnych poziomów, czyli osobno klasy 4-6, osobno 2 i 3, osobno klasy 1. Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym roku również jest zapewnienie bezpieczeństwa, więc wszystkie działania, które podejmujemy, będą związane właśnie z realizacją tego priorytetu. W tym roku szkoła podstawowa imienia Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie przeżywała prawdziwe oblężenie pierwszoklasistów. Zwiększona liczba dzieci nie jest jakimś zaskoczeniem. Myśmy o tych liczbach wiedzieli już kilka lat wcześniej. Oczywiście jest to skutkiem również rozwoju samego osiedla Suchego Lasu, budowy nowych osiedli, nowych domów. Osiedlają się młodzi ludzie z małymi dziećmi. W związku z tym ta zwiększona liczba dzieci w tej chwili występująca nie jest równoznaczna z wyżem, którego tak naprawdę nie ma. Na przywitanie pierwszoklasistów uczniowie klas 5 i 3 przygotowali krótki program artystyczny, który wzbudził wielkie zainteresowanie. Nie zostawiaj w plecaku tego słońca od tarcz, weź piosenkę od ptaków, zapach morza i wiatr. Nie zostawiaj w plecaku barwy nieba i zbóż, kolor chabrów i mapów, między książki i wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Cóż dla nas znaczy pociąg, na spółkę z samolotem. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce również w gimnazjum imienia Jana Pawła II. Po odśpiewaniu hymnu i przywitaniu przybyłych na uroczystość gości, dyrektor Jarosław Krajewski poinformował uczniów o zmianach na nadchodzący rok szkolny. Cieszę się, że są zmiany, bo to znaczy, że coś się dzieje w szkole i że warto ciągle pracować. Są nowe wyzwania, mianowicie nowy układ, jeśli chodzi o organizację oddziałów z językiem angielskim, polegający na tym, że jeśli chodzi o 2 oddziały na poziomie klas pierwszych, które uczą się angielskiego w wymiarze poszerzonym, to jeśli chodzi o dobór uczniów do tych oddziałów, to do tej pory odbywał się on na zasadzie wyników testu, który w czerwcu ówcześni szóstoklasiści pisali, to znaczy pierwsze 24 wyniki jako jeden oddział, następne 24 jako drugi oddział, czyli niejako klasa o wyższym poziomie i klasa o ciut niższym. Tak teraz będzie inaczej, mianowicie poziom będzie wyrównany, gdyż uczniowie zostaną przydzieleni do oddziału z poszerzonym angielskim na zasadzie wyboru drugiego języka obcego, czyli będzie klasa angielska albo z drugim językiem niemieckim, albo też z drugim językiem hiszpańskim. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe oddziały klasy pierwszej, to po raz pierwszy chcemy tak w pełni zrealizować zalecenie, aby dopasować uczniów poziomem zaawansowania języka obcego. I po raz pierwszy dzisiaj, po uroczystym zakończeniu, rozpoczęciu roku szkolnego, uczniowie piszą test z uzdolnień kierunkowych. Dla całej tej reszty jest to dzisiaj, wiem, że trudny dzień, bo sam początek roku szkolnego i już zaraz test. Ale test nie jest trudny, natomiast sprawdza podstawowe wiadomości i pozwoli nam na lepszą organizację tych zajęć. W ubiegłym roku gimnazjum rozpoczęło projekt Szkoła XXI wieku, który przyjął się bardzo dobrze i w tym roku jest kontynuowany. Ten projekt to przede wszystkim cała gama zajęć pozalekcyjnych. My całkiem sporo ich mamy, ale nie wszystkie
bo projekt oprócz zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów, przede wszystkim tych, które wypadają na egzaminach czy w różnego rodzaju badaniach w naszym kraju najsłabiej, czyli mam na myśli matematykę i blok przyrodniczy, dotyczy on również języków obcych, ale też są takie rzeczy zupełnie nowe, a przez to bardzo atrakcyjne dla uczniów, ponieważ tak naprawdę szkoła na co dzień ich nie oferuje, mianowicie zajęcia z robotyki i zajęcia z autoprezentacji. No, ważną rzeczą jest też jeden z elementów całego projektu, mianowicie tak zwany SZOK, czyli Szkolny Ośrodek Kariery, rzecz zupełnie wyjątkowa. Oczywiście celem jest przygotowanie uczniów, w szczególności trzecioklasistów, ale nie tylko, do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia, do rozpoznania swoich predyspozycji, zainteresowań. Tak, aby wybór szkoły ponadgimnazjalnej, a w przyszłości i zawodu był jak najbardziej świadomy. Mówi się, że pierwszy dzień szkoły to wielkie emocje dla uczniów. Okazuje się, że emocje te towarzyszą również nauczycielom. Każdy powrót do szkoły to są emocje i każdy rok spędzony w szkole to są też ogromne emocje. I zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że denerwują się nauczyciele, rodzice i dzieci, ale wszyscy damy radę. Przy takim nastawieniu pozostaje życzyć wszystkiego dobrego na najbliższe 10 miesięcy i przypomnieć, że kolejne wakacje już 27 czerwca.